Witajcie. Akcja trwa, widzicie, glebogryzara idzie jak burza. Jarek gdzieś tam na końcu, idę do niego. No ale zobaczcie, kurczę, co tu się dzieje. Jak to się nazywa? Totalna mielonka. Kurczę, nawet nie wiem, bo powiem wam, że to już z tego zielska już nic nie wyjdzie. Ono po prostu zgnije i zostanie. Mam to, jeszcze raz powtarzam, dla tych, którzy nie oglądali poprzednich filmów. Tam był zrobiony na próbę pas. 3 tygodnie i tam zaledwie takie 5-centymetrowe roślinki. Po 3 tygodniach ledwo wyszły i to była jedna roślinka, nie wiem, na 2-3 metry kwadratowe. Także to po prostu ja bym się... ja raczej jestem spokojny o to. Myślę jedną tylko nad jedną rzeczą. Żeby to po prostu przebronować. Żeby to przebronować. I to byłaby dobra robota z taką broną. Dżownic jest tutaj masa. No, także widzicie, tam Jarek teraz będzie wracał, jedzie tak naokoło. No i dobrze. Także to jest takie coś. Słuchajcie, popadało, polało, jak nie wiem co, a na polu jest sucho. Znaczy sucho, no jest wilgotno, mokro i tak dalej. Ale w normalnej sytuacji parę lat temu, co ja tam gadam, głupoty. Tu zanim ten rów wyczyściłem, to tu by się nie, to, tu by człowiek nie wszedł. Tu byłaby totalna zadyma, woda tutaj w tym miejscu byłaby gdzieś do kostek. Tam dalej, gdzie Jarek stoi, to jest na pewno, byłaby do kolan. No ciekaw jestem, jak to, widocznie to spawanie, nie wiem, jak on sobie to poradził, czy to moje spawy, czy jeszcze dospawał coś tam, po prostu robił tą glebogryzarą, czy jak. Ale sprawa jest elegancka. No i kwestia tak, no gleba natleniona, to jest też istotne. Dżownic jest tutaj 100 miliardów. No to się już nie podniesie, jakby to po prostu przeczesał tylko tym glebogryzarką, to byłoby chyba całkiem, styknęłoby, trzeba zrobić próbę. No tutaj jeszcze jakieś takie atrakcje, widzicie? Tu jeszcze takie atrakcje, a tu już przejechał, widzę, 2 razy. Dobrze. W rowie susza, piękna sprawa, słuchajcie, no, także dzisiaj liczę na to, że przyjedzie, słuchajcie, gorczyca ekologiczna, bardzo ważne się nauczyłem, tylko ekologiczne ziarno, wtedy ono po prostu wyrośnie wszędzie i na wszystkim, bo te nowoczesne to tam trzeba im sypać, 1000 zł idą na hektar, żeby coś tam wyrosło, ja tego nie chcę. No, także takie coś, bardzo fajna rzecz. Ambocian razem z Jarkiem robią we dwójkę robotę. Ten wyżera wszystkie padalce, albo jakieś inne tam węże, czy te, jak one się nazywają, żaby, ropuchy. Tutaj ropuch dużo też było, bo pamiętam. No przez tą wodę, tu, przez tą wilgotność taką tutaj. No ale zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. W każdym razie robota idzie. O, ciężko. Idziemy zobaczyć. No, ale tutaj zielska. No nie wiem, kurczę blade, czy to orać, czy to tylko broną strzelić. Bo teraz to by to zaorał na luzie. Jak to jest tak zmielone. I to nawet tym trzyskibowym pługiem by teraz to przecież poszedł po tym spokojnie. No ciekawostka. Idę do Jarka, on tam powolutku jedzie tą glebogryzarą, wiadomo, tutaj się niczego nie pospieszy przy tym sprzęcie. No ale słuchajcie, kwestia jeszcze tego, że jest to moje, no nie muszę pożyczać, mam czym robić i robię tym, co mam. No, także to o to chodzi, te usługi to po prostu już... Ja nie wiem, czy to jest w tej chwili sens brać, bo był czas, żeby wziąć, było tutaj trochę pieniędzy do zarobienia, ale nie chcieli, albo im się nie chciało, zresztą to nie moja sprawa. Ważne, że tutaj jest robota,
Ale to zmieniło, jasny gwint, normalnie jestem pełen podziwu. Natlenione, rozbite, teraz to wszystko przegnije. Gryka na to pójdzie, ona, gryka mówię, gorczyca na to pójdzie, ona sobie to z tym wszystkim poradzi pięknie. Tylko to, słuchajcie, przetentegować, tak? No, przebronować. Idziemy zobaczyć, jak to wygląda. Zobaczcie, co tu się dzieje. Autentycznie nie wiem, co z tym zrobić. Może rzeczywiście zaorać. Słychać, jak te trzaskają bajery. O, sprzęgło Jarek zdemontował całkiem. I dobrze. Jak działa, to jest najważniejsze. Nie, przykrył tam, jest w środku. O kurde, nie zauważyłem. Mielonka porządna. Sieczka totalna. Nic nie mówię, bo myślę, co z tym zrobić. Z jednej strony orka to dobra rzecz, bo wtedy to zielsko całe by przykryło całkiem, a na wierzchu byłaby czysta ziemia. Albo czekać, aż to zgnije. Nie, to chyba trzeba będzie zrobić orkę. O, tutaj będzie poranę teraz jest. I zobaczymy, jak tutaj, widzicie? Ten kawałek od orki. A wyskakuje tak. Prawie na czarno. Kurde, ten to jest ciężki. Nie wezmę go. Za ciężki.
słuchajcie, nie zostanie z tych chwastów. Jak widzę, jak to po prostu trzaska, jak je mieli, jak tu wyskakują nowe, młode pędy od tych chwastów, to nie sądzę, żeby tutaj coś się zostało. Korzenie dostają też potężne lanie. No i w tym momencie one się nie będą w stanie odrodzić, tylko po prostu zgniją. Zobaczcie, młode, świeże rzeczy zniszczone. Roślinie będzie się bardzo trudno po tym odbudować. Ale przecież właśnie o to chodzi, żeby te chwasty tutaj po prostu nie były w stanie sobie radzić. O, następne. Cóż? O, no tego wezmę. Tamten był za gruby i dlatego go nie mogłem wziąć. Zobaczę. O, tu jest. O, pyk. Bociek łazi. Bardzo dobrze. Jest tego naprawdę dużo. Ślimaki, dżownice. Ślimaki to może mniejsze dobro, ale dżownice. O, patrzcie, widzicie? No i po takim czymś ta roślina już nie jest w stanie wyrosnąć. Z niej już nic nie będzie. Pomielone. Patrzcie. Oderwane całkowicie tutaj wszystko. I ta roślina już po prostu nie jest w stanie się odrodzić. Czyli krótko mówiąc, będzie spokój. Teraz tylko tak. No tutaj, widzicie, powiem tak, jest różnica. Jest różnica taka, że tu, gdzie to było zaorane, czy też zniszczone w jakikolwiek sposób, o, patrzcie, no. Zaorane, czy cokolwiek, to jest dużo lepszy efekt i tego zielska jest mniej. Natomiast tam, gdzie nie było orki, no to zielsko, widzicie, jest. I nie wiem, czy to się, czy to zda egzamin, w sensie samą broną, bo nie wiem. I stąd po prostu chyba trzeba będzie wszystko przeorać i potem potem broną. Od razu właściwie brona i od razu siewnik. Także można by to zrobić akcję na 3 ciągniki, jeśli się uda. Czyli tak. Żółta by poszła z pługiem, czerwona by poszła z broną, tylko czy czerwona sobie poradzi, bo ona ma, kurczę, bladę tego tura i ta rama jest bardzo nisko. No i to mnie trochę doskwiera, że tak powiem, żeby nie było tak, że się zawieszę. No, ciekawostka. Dobra, to na chwilę tutaj po prostu tak zostawmy ten temat. Rozmawiałem przed chwilą w sprawie gadżetów, koszulek, naklejek i innych kubeczków, czy co tam jeszcze. Dzisiaj dostanę kolejną porcję projektów. No i zobaczymy, jak to wyjdzie. Postaram się wam to przedstawić, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. I będziemy zamawiać bajery różne. O. Tutaj było fajnie, bo się kiedyś Andrzej zagrzebał tym 12.04, co miałem. No ale widzicie, śladu po tym nie ma. Może tutaj to było. Tu jest taki dosyć dołek. Dobra. Tyle z takiej relacji wstępnej. Przyjadę po południu. Teraz jadę jeszcze sprawy załatwiać. Przyjadę po południu. Zobaczymy, jak to wygląda. Tymczasem trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć.